Małego Manna, witasz ty serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Freyjuu, gdzie gramy Armorem. I tak, czy jeszcze coś muszę zrobić w tej turze? To ja głównie muszę pogarnąć to przeszkolenie wszelkie wojska. Nie chcę tego budować. Ja my się rekrutują jeszcze oddziały, tu się przeszkalają, nasze rekrutują i będą przeszkalać oddziały. Tutaj się rekrutują jeszcze oddziały, tu się rekrutują. Tutaj trwa zaraza. Okej, okay, wszystko jest w najlepszym porządku, mniej więcej. Tutaj się przeszkalają, to trochę potrwa. Zakończmy turę i zobaczmy, co będzie dalej. Tutaj przede wszystkim ta armia Rogorna musi się uzupełnić i przygotować na kolejną wojnę. Znaczy na kolejne walki, bo wojny mamy cały czas. Niekończąca się wojna o pierścień zaczęta dużo, dużo, dużo wcześniej. No cóż. The enemy has surrounded us. We are besieged. Ty, wy tak poważnie? Yes, my lord. Nie chcę mi się tego szturmem brać. Dupa. Dupa. Budujmy sobie to. Metraj zrekrutował się wojska akurat. Jaki jest stosunek sił? Czy jak będę się broniła, to będzie lepszy? Legamot. Idziesz tam ze wsparciem. Tylko jakiej jakości będzie to wsparcie, to jeszcze się przekonamy. Bierz tych. Oj, zacznijmy może od tych. Dobra. Idziesz na południe. Tutaj tych mogę przeszkolić, świetnie. Narzędzie do przeszkalania. Tutaj też. No, oddziały Steelwoman jeszcze przejdą przynajmniej częściowo. A widzę, że wszystkie mogę zapewnić. Cudo. To będę ich też tu wysilimy. Z nim gorzej. Reszta idzie tu. Dalej. Stąd wysyłamy wojska do Karandum. I z Karandum do Litarz i z Litarz, żeby zająć Gundabad. Znowu. Chciałem teraz do Rakorków. Będzie łatwiej. Jak tutaj moja kultura zakala? Czołga się. Dupa. To jest w sumie. Prawie byłabym w stanie, żeby tutaj Dirhael przeprowadził uderzenie. Tylko. Welp. Cofnijmy, że to oddziały. Jeszcze dochody mam. Jakieś podobne. Wyrobimy tych
Łuczników. Dobra. Let's wait. Jazda jakąkolwiek na pomocy. Siły pomocnicze. Tutaj przeszkolmy. Tutaj nic. Tutaj też raczej chwilowo nic, ale będzie trzeba się tym zająć. No dobra. Your orders, my lord. Mam nadzieję, że teraz nie zaatakują od was. Że chwilę odsapnięcia mi dadzą, zanim mnie zaatakują. Wyjdźcie dalej, mi nas się przeszkolić. Dobra. Koniec tury. Jeśli Isengard teraz zaatakuje, to będę musiała spróbować się wybronić przed nim. Dupa. Dobra. Naprawdę nie mam łuczników. Fuck. Dobra, do boju. Spróbujemy. The tide of battle seems to have turned against us. We must act and halt this turn of events. Dobra. No mi się bardziej opłaca. Najbardziej mi się opłaca stanie w centrum chyba. Bo tak się zastanawiam. Nie no, ja mogę tego nie wybronić. Od tego zacznijmy. Ale spróbujemy. Klasycznie w centrum będę się bronić. Gdzie tu? Macie mur tarcz. To mnie cieszy. Nie cieszy mi to, że nie chcecie się rozstawić. Biegiem tu. Biegiem tu. Hobbici tu. Nie uciekać, trzeba jeszcze mój rozkaz. Jako druga linia tu. Do tu. Wyciekać. Murtarcz. Przyspieszamy to. Ej, ale jakoś tak. Dzięki. Our cunning foe has reached our walls with their siege tower. Dobra. No jasne, jasne, jasne. Wchodźcie sobie na mury. Curses! The enemy are battering down our gates. Może lepiej było się bronić na murach. Nie wiem, trudno ocenić sobie trochę takie bitwy. Jak wyjdzie armia chcąca ci pierdzielić. The enemy's ram has breached the gates. Zresztą będziemy się nawadali. Chodźcie tu. Czekajcie. Dajmy jedynkę. W ogóle to taki z Mizu Medievala to, że ma najgorszy przełącznik prędkości w serii. O! Dobra, tu mnie atakuje.
Wszyscy generalnie postawa obronna. Wy strzelać. Wy strzelać. Hobbici, dajcie z siebie wszystko. Dlatego tu ruchaj, Jorków. No tak myślę, że dobrze się będzie strzelać po tych sztumowcach. Aj, dobra. Jakby ci łucznicy jeszcze jakoś bardziej ogarniali się, też byłoby fajnie. A dobra, co są strzelają. Ci jakoś się bronią. Udało się, żeby oni atakowali tylko z tej strony i z tej, żeby zostali dopchnięci, to może jakieś oflankowanie, choć nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Cała ta bitwa taka pod znakiem zapytania. Straciłem już 2% wojska, mają więcej wojska ode mnie. A ty straciłem 2% wojska. Stosunek straty idzie całkiem nieźle. No i z kim już są? No, na szczęście wieżyczka mnie osłania, więc... Znaczy zasłania widokiem. Ojej, pikmierzy. Ostrzelać pikmierów. Przede wszystkim. To może przejść przez nasze linie. Przynajmniej będzie spokojna walka, jak może popatrzeć na moją bliską. Tylko bronienie się tutaj. Zresztą strasznie wygląda, jak ta moja milica musi walczyć z Rukhai. Na szczęście Raiders, czy tutaj są z Hungry? Spojrzałem dokładnie. Są kusznicy, są kusznicy, tu jest infantry. Właśnie tak mi się wydawało, że są. No cóż, oni przyjdą potem. Teraz najważniejsze jest zmniejszenie populacji kminerów. No, hobbici nas będziesz musieli walczyć. To masz mord bojowy? Tak. Okej, zaatakuj ich. Ja się tu z tymi. Czy ktoś jeszcze tu idzie, czy nie? Ci je zepsuli. Częściowo. Kinierzy stwierdzili, że nie lubią aż tak karmić się strzałami. Bo fajnie byłoby tych rozbić. Chodźcie tu. Spróbujecie. Może się wam uda. A wy się przygotujcie do tego, kiedy będziecie tu walczyć. Hobbici raczej długo nie wytrzymają. Chcę się ustawić. Zaatakować ich, może zaatakuj się tych. Nacierać. W
chcę ich zaatakować. Czy w ogóle giną? Niby tak. No może przynajmniej ich odepniemy. Nikt nie idzie dalej, oni tylko strzelają. A nie, ci idą. Czy oni odpuszczają? Ja tylko po to, by zaraz dostać bikinierów na nas. Co ci Snaga robił? Nie wiem. Jeśli zaatakujcie. Czy na spoko przebiliście się, ale jeszcze mam oddziały na tyłach. Jakieś, bo jakieś, ale jakieś marne, bo nie marne, ale mam. Mam nawet amunicję dla hobbitów. Może oni tak zgłupieją, że dam radę przeciekać bitwę. Czyli ta bitwa była ciężka bitwa. Się ich wybijcie. Populacja pikinierów, jak widzę, trzyma się dobrze. Kurwa, przestańcie strzelać. Okej. Jeżeli w razie szukają jakiegoś trzeciego wejścia, potem jak przejście przez pozostałe dwa nie wychodzą, wychodzi mimo, że bronią tego chłopi i hobbici. Dobra, jednak idą na nas. Ty się cofnie, jak nie masz amunicji. Nie no, ogólnie wbrew pozorom idzie całkiem nieźle, ale się udało jeszcze ten złamać. Więc pytanie, czy chcę iść na tych? Już nie widzę, że już tutaj dwa oddziały tych infantry będą mi się pchać. Szybki może. Tak sobie tutaj wygrałem, ale się ta wygrana tutaj cokolwiek nie. Postarcie się z powrotem tu. Wychodźcie póki co tutaj. No i ogólnie trzeba to przemyśleć. Najlepiej na przyspieszenie, by zobaczyć, co zrobi przeciwnik. Seems almost certain. Może się iść na plecy, ale to prawdopodobnie nic nie da. Może i da. Będę mnie strzelać przynajmniej. Dobra.
Masz za zadanie? Iść tutaj. A, przyszli tutaj, sami z siebie. Sorry. Zaraz rozwiążemy ten problem. A, trzeba się po czymś lekkim. Tylko potem Snaga Archers. Jest tutaj, żeby ich otoczyć. Na flankowanie będzie miejsca, bo oni się zaraz przepchną tutaj. Idźcie wyjść łuczników. Idźcie wesprzeć tych tu. Znaczy, widzicie się tutaj. Something changes in the course of battle, for defeat seems almost certain. Nie no, patrzcie, 48% ich padło. To nieźle, patrzę na to, że mają lepszą armię od nas. Wiesz, my się i walczyć, a nie stali gdzieś daleko. Only half our force remains. Dobra. Pomóż się tu. Ci znowu spanikowali. Obici są bardziej odważni od was. Autentycznie. A obici to niby taka niebojowa nacja. Ale jak już wezmą motykę albo mod bojowy, nagle się okazuje, że są bardzo bojową nacją. Patelnia. Co to jest panikowanie? Dobra, w ogóle no cóż, no przejebiemy to. Moje wojska już tutaj nie mają szans wytrzymać, ale przynajmniej wybijmy tyle, ile się da ich. Żeby ta armia nie mogła przeszkodzić pod Baradwin. Our foolish general has thrown his life away, and perhaps our chances of victory with it. Defeat seems almost certain. Only half the enemy force remains. Zróbcie się duola. Is tiring. We've been beaten by our foe. Nie, zresztą 1500 aż. Całkiem nieźle. Miałem sprawdzić, ile hobbici zabili. Ale dobra, nieważne. Trudno. Prime position to launch a cowardly ambush if need be. Znowu tracę to miejsce, tak te wiosce mówiąc. Tak chyba strasznie. Dobra. Yes, my lord. Your orders, my lord. Yes, my lord. Your orders, my lord.
Yes. Your will, my lord. By your command. Yes, my lord. My lord. Splitting our forces. Your will, my lord. Merging our forces. No, idziecie to odzyskać. Making camp here. O, jestem pierwsza finansowo, wow. Zaskakujące. Bri. Niekoniecznie. Mamy mina z przede wszystkim miasta wymagająca szybkiego rozwoju drogi tu. Nie mogą być pola. Zakala. Tutaj nic nie zrobię już. Możemy dał Anumina zwrócić i postawić na przykład tą Akademię Wojskową. Tu łucznicy się zwerbowali. Weźmy łuczników dalej. Przeszkolenie, dobra. Ja mam nadzieję, że za to będę mogła przeszkodzić tych łuczników. A tymczasem reszta rynku. I się powoli uzupełniacie. Tutaj. Tutaj przeszkolić. Tak żeby, nie wiem, pancerze dostali czy coś. Nie mam pojęcia. Idźcie tu. Pakujecie się na armię. Idziecie pod litarz. Dobra. No. No i teraz zastanawiam się, czy nie zaatakować tego. I chyba zaatakuje. Tylko, że... moment, ile mamy czasu? A w kolejnym odcinku już. No. Tak więc, to dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach z Rage'a. Upadki.